Witam serdecznie, moim gościem Przemysław Głód. Your house? Your house, dokładnie, witam. Przemek, dzisiaj twoja postawa też bardzo tutaj pomogła wrócić na salony, można powiedzieć, Urhapsowi i walczyć o pierwszą trójkę trzeciej ligi. Twoja dzisiaj nienominalna pozycja, a no fajnie nie. Się zachowałeś w bramce. No tak, kiedyś to się tam broniło, ale no to duża zasługa właśnie chłopaków. Chłopaki się w tyle zagrali super, ja tam mają mało rzeczy do obronienia. A co puściłem, to moje. No dzisiaj tylko jedno puściłeś, wygrywacie 3-1, ale jakby nie patrzeć, te strzały gdzieś tam sforowałeś, naforsowałeś na słupek, także instynkt bramkarski gdzieś jest. Raczej szczęście niż umiejętności. Niech będzie i szczęście. Szczęście sprzyja lepszym. Dzisiaj wygrywacie 3-1. Co było dzisiaj waszą przewagą na boisku, że pokonujecie tak dobry zespół jak Restauracja Nowojka? Przede wszystkim, że mieliśmy w końcu jakichś rezerwowych. Było nas dzisiaj 8. Nie tak jak zawsze, goła szóstka, coś tam się chłopaki zmieniali i dobrze poszło. Dzisiaj Restauracja przegrywa, spodziewałeś się takiego wyniku, że będzie 3-1 dla was, czy spodziewałeś się jednak odwrotnej tutaj wyniku? Myślałem, że sobie dzisiaj damy rady. I tak się udało. Tabela pokazuje, że Jurhaus wraca, będzie niesamowita walka w ostatnich kolejkach. Gdzie właśnie mierzy Jurhaus, jeżeli chodzi o trzecią ligę? Jak najwyżej, cały czas jak najwyżej. Czy to jest ten etap, gdzie można powiedzieć, że wasza drużyna, powiedzmy, poradziłaby sobie o wyżej ligę? Ciężko mi powiedzieć, gdyż też rzadko sam przyjeżdżam na mecze, ale no myślę, znając chłopaków, myślę, że tak, że daliby sobie radę wyżej. I na koniec trzeba też przyznać, oddać Szymonowi, który naprawdę no, wraca do zdrowia, z tego się cieszymy i pokazuje od razu, że jest potrzebny tej drużynie. No tak, no Echo jest zaczął, nam całą grę ciągnie do przodu, gdyby nie on, to raczej byłoby dużo gorzej niż jest. A to Jurhaus miał jeden punkt mniej, nie? Pewnie tak i jedną bramkę mniej strzeloną. Dokładnie, nie ma co tutaj obniżać waszemu zespołowi. Dziękuję za wywiad. Super, dzięki.